witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj znowu poradnik o Little Big Endian. Być może macie jakieś déjà vu. Ten poradnik był przecież niedawno na YouTube, został usunięty, a teraz nakręcam go na nowo. Dlaczego? Zaraz o tym powiem. Ale teraz przypominam, że są to ćwiczenia do Bluebooka na temat wskaźników. Ja wiem, to jest drugi odcinek, w nim miała być odpowiedź na zagadkę z pierwszego ćwiczenia w pierwszej części tego cyklu zadaną, gdzie mieliście odpowiedzieć, ile wyniesie zawartość zmiennej A, a ile wyniesie zawartość zmiennej B. A tu dzisiaj amba. Znowu, tak jak w tym déjà vu poradniku, nie będzie jeszcze odpowiedzi. Zanim ona nadejdzie, zajmiemy się sposobem zapisu liczb w pamięci RAM albo gdziekolwiek. Są takie dwa sposoby zapisów, Little Endian i Big Endian, i żeby poprawnie rozwiązać tą zagadkę z takiego pseudokodu bez robienia ćwiczenia na mikrokontrolerze fizycznego, to warto najpierw dokładnie wiedzieć, jak to z tym jest. Nie martwcie się, w przyszłości tak naprawdę nie będzie trzeba z tego na co dzień korzystać, chyba że przyjdą takie momenty, że będziecie korzystali z przeróżnych rodzajów czujników I2C, na przykład z zapisu na karcie SD, gdzie na karcie SD, jak się zapisany jest nagłówek pliku WAV, to się okazuje, że tam liczby są zapisane wielobajtowe w systemie Big Endian, a nie Little Endian, i wiele osób się potem wyrywa włosy z głowy, że kurczę, odczytuję to do procka AVR-a, mi wychodzą jakieś głupoty, nagłówek jest źle odczytywany, muzyka źle odgrywana, tak? Inny bitrate, inny coś tam, a nie wiedzą, że trzeba sobie pozamieniać kolejność, z czego to wynika, jakie są różnice. Oczywiście te systemy zapisu liczb są przyjmowane czasami w różnych systemach, w różnych rodzajach kompilatorów i tak dalej. Warto wiedzieć, moi drodzy, że w naszych mikrokontrolerkach AVR, ale nie tylko, liczby są przechowywane w zapisie Little Endian. I tutaj, dlaczego w ogóle drugi raz ten poradnik nagrałem? Dlaczego poprzedni skasowałem? Ano dlatego, że po pierwsze, ja lubię, jak zadajecie mi pytania tutaj pod poradnikiem na dole, i rozwinęła się taka pewna dyskusja, może drobna. Najpierw zaczął kolega, tu zobaczcie, takie było pytanie, 8000 Puma. Napisał, według mnie pomyliłeś wartości. Buźka taka smutna, że pomyliłem. Uważam, że, i napisze dalej kolega, uważam, że w Big Endian wartość to 513, a w Little Endian 258. Sprawdź proszę, czy nie popełniłeś błędu. No, pełen szacunek, ja lubię takie dyskusje, nawet jak kolega te 8000 Puma uważa, że ma rację, tak, i wie, że się pomyliłem, no to nie pisze tego na zasadzie, o, to głupoty piszesz i tak dalej, albo tam źle robisz, jest inaczej, w ogóle nie mów, tak, tylko zwraca uwagę, prosi o sprawdzenie i tak dalej. No, ja też zwykle tak podchodzę, jak gdzieś widzę, to staram się zadać pytanie, podpowiedzieć coś, no, na zasadzie pytania głównie, ale nie, przychodzi na to druga osoba, Łukasz, czekaj, tak troszeczkę satyrycznie nazwałbym tutaj przydomek mu dał szeryf, który zamiata wszystko i mówi, dobrze uważasz, panie 8000 Puma, i tu pokazuje przykład hex konwertera na stronie SCADA. Słuchajcie, to jest na takiej stronce, gdzie jak sobie wejdziemy i zobaczymy, to słuchajcie, rzeczywiście w ten konwerterek można sobie wpisać wartość 0102 i po drodze on to przeliczy na różnego rodzaju formaty, w tym na format, słuchajcie, zobaczcie, Win16T, czyli o taki, jaki nam chodzi, tu zaznaczyłem te dwa zapisy, na Big Endian i Little Endian, tylko tu się pojawia jeszcze jakieś AB, BA, sposób zapisu RAW. Z angielskiego tak się może czyta, RAW, widzicie tutaj w tym miejscu, RAW, RAW. I tutaj są zapisy tych dwóch bajtów. Tymczasem kolega Łukasz jeszcze w innej wypowiedzi pisze, że zobacz, pomyliłeś się tam i podaje minutę w poradniku, a ja tam pisałem o widoku tych liczb w pamięci RAM. Ha, no właśnie. I tutaj, panie Łukasz, to jest właśnie to, że tu proszę tego źle nie zrozumieć, ja nie oceniam Ciebie i nie mówię, że Ty się nie znasz na mikrokontrolerach i tak dalej. Być może jesteś programistą bardziej PC-towym, gdzie programiści na PC bardzo często, może nie bardzo często, ale no wielu z nich zwraca uwagę raczej na, nie zwraca uwagi na takie bardzo głębokie rzeczy, jak to się te wskaźniki mają w pamięci RAM. Zresztą tutaj mogę się pochwalić i słuchajcie, za mną jest tutaj Blue Book wśród książek. W Bluebooku, no jeden z programistów, ale nie jest on jeden, napisały mi osoby niektóre, że używam już na PC-tach języka C czy C++ od wielu lat, razem sobie ze wskaźnikami, nie ma dla mnie najmniejszego problemu, ale nigdy nie czułem ich tak od podszewki, jak to jest w tej pamięci. Natomiast po przeczytaniu Bluebooka
jak zobaczyłem, jak to w mikrokontrolerach jest, jak one są porozkładane w pamięci, to dopiero wtedy mi oświeciło i to mi pomogło w paru rzeczach, gdzie tam nie do końca jakieś rozumiałem, skąd mi się biorą pewne odczyty i zapisy. I tak samo jest z tobą, panie Łukasz. Szeryf, proszę się nie obrażać, tak? Może nie wiem, może programuję bardziej na Arduino w prockach i wydaje ci się, że wiesz, o co tu chodzi, a tymczasem nie. No, taką podpowiedzią, nawet nie pytaniem, tylko podpowiedzią, że dobrze uważasz, panie Puma, bo tutaj Kardaś się myli, robisz coś takiego, że wkładasz ludziom korbę w głowę, mielisz lobotomię, robisz niezłą i potem nikt nie wie już, w czym rzecz. Otóż, ten zapis RAW tutaj opisany ma się jak pięść do nosa, jeśli chodzi o rozłożenie tego na przykład w pamięci RAM, czy flash, czy gdziekolwiek. Gdybyś był praktykiem, a nie tylko teoretykiem, tak zgaduję tylko, bo na podstawie takich wypowiedzi twoich mogę, mam prawo odnieść takie wrażenie. Gdybyś sobie zrobił proste ćwiczenie, takie, które później dokonamy tutaj, dzisiaj w tym poradniku na mikroprocku, a jest bardzo proste, zamiast posługiwać się takimi hex kalkulatorami, z jednej strony dobre, ale nie mi się ten sposób, powiem wam szczerze, przedstawiania Little Big Endian kompletnie nie podoba, chociaż jest prawidłowy, ale mi się nie podoba, bo właśnie robi wyłom w głowie wielu ludziom i programistom i stąd potem to niezrozumienie Little Big Endiana, skąd się bierze, jak mamy takie zagadki, jak z pierwszego poradnika. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, przełączę się zatem na pulpit inny, gdzie weźmiemy sobie MK Klipsika. I wklejmy sobie, ja już pójdę w odróżnieniu od poprzedniej wersji tegoż samego poradnika właśnie specjalnie taką drogą dla pana Łukasza, ale i dla wszystkich innych, którzy gdzieś tam po drodze skaleczyli się tym konwerterem i nie za bardzo rozumieją tego RAW, a jak to jest umieszczane w pamięci. Bo otóż, przedtem miałem bajt 1, bajt 2 i były inaczej wartości, tutaj 2, a tutaj 1. Weźmy sobie, że bajt A posiada wartość 1, dziesiętnie to rozpisałem binarnie i w heksie, tak? 1... binarnie 2 tutaj jest, 2 i 2 w heksie tutaj i 1 tutaj. No dobrze, i teraz słuchajcie, jak mamy takie dwa bajty, tak samo możemy je wpisać w takiej kolejności tego konwerterka z tej strony 0102, tak? W ASCII 0102. I po przeliczeniu zobaczymy właśnie to, co widzieliśmy na tym ekraniku, to co tutaj kolega Łukasz do czego się odwołał. Zobaczcie, że właśnie wbrew pozorom, w Big Endian jest jednak tutaj również pokazane, że jest 258, w Little Endian 513. Tyle tylko, że pan Łukasz zasugerował się i być może pan 08000 Puma też takim właśnie czymś uznali, że ten RAW to jest zapis w pamięci RAM, a u mnie w poradniku było to opisane odwrotnie, że w Big Endian jakby przedstawiłem 0201, a tutaj 0102. No właśnie. I tu właśnie leży, jest pies pogrzebany. Żeby to dokładniej wyjaśnić, załóżmy, moi drodzy, że właśnie sobie mamy te bajty tutaj równiutko A równe 0,1 w heksie, B równa się 0,2. A zatem w pierwszym przypadku, gdybyśmy chcieli zrobić, bo teraz te bajty można pomieszać, albo można zapisać je jako AB albo BA, prawda? Tak ogólnie. No to zobaczcie, wariant pierwszy, gdzie to reprezentuje liczbę 513 w systemie Little Endian, to w takim zapisie BA będzie to właśnie w ten sposób, że A, i uwaga, A jest z tej strony. Przyjrzyjmy się tutaj. A, jak mamy zapis BA, tak, to A jest z tej strony, z prawej strony, prawda? Co ciekawe, a tutaj widzimy w Big Endian, że A jest z lewej strony, ale to mówię jeszcze raz, to nie ma nic wspólnego z umieszczeniem w pamięci flash. Być może pewna rzecz tam drobna, o której zaraz wspomnę, wprowadziła w moim poradniku w błąd też niektórych panów, ale uważam, że wszystko trzeba dogłębnie wyjaśnić. Więc z tym się chyba zgadzacie, bo to jest tak jak w tym hex konwerterze. A zatem normalną rzeczą będzie, że wariant drugi tego, proszę bardzo, to będzie liczba 258 w systemie Big Endian, gdy zamienimy i będzie to zapis AB tych bajtów, tak? Taka kolejność, no bo innej możliwości nie mamy. Czyli mamy A01 i B02. Zgadza się? Zgadza. A teraz uwaga, moi drodzy, bo ja pokazywałem, że mieliśmy zapis w pamięci RAM. Takie dwa warianty. I sobie zaraz zobaczycie, o co tutaj chodzi. Proszę bardzo. Ja natomiast mówiłem, dla praktyków, żebyście sobie wzięli mikrokontroler, zrobili ćwiczenie, to wtedy lepiej to zrozumiecie. I zobaczcie, dla mnie w moim poradniku poprzednim było tak, że liczba 513 w pamięci RAM w mikrokontrolerze AVR będzie rozłożona
na zasadzie będzie zapis jej prezentowany w systemie Little Endian. I podałem tutaj kolejność w pamięci RAM, uwaga, 0102. O, i tu pan Łukasz mówi, zara, zara, panie Kardaś, co jest? Przecież w tym hex pokazane jest, w tym konwerterze na tej stronce pokazane jest, że to jest 0201, a ty mówisz, że 0102 to jest Little Endian. O, słuchaj pan, tak, ja mam rację. Ty natomiast nie wiesz, jak to się rozkłada rzeczywiście fizycznie w pamięci. I odwrotnie, ja pokazałem, że jeśli w pamięci ten zapis będzie wyglądał w ten sposób, że najpierw będzie 0,2, a później 0,1, tak, gdybyśmy zamienili zawartość tych bajtów i miało być to Big Endian, to niestety, i tu właśnie było to moje niedomówienie być może, dlatego się tutaj uważałem, że jest to drobny moment, ale uważałem, że warto tutaj do tego momentu dojść, to nam na AVR-ze wyświetli się liczba 258. 258. Ja mówię, to jest zapis tej samej liczby w trybie Big Endian, ale w Little Endian będzie inna wartość, ale na AVR-ze pokazana będzie inna wartość, dlatego że mikrokontroler AVR odczyta jako młodszy byte. W Big Endian odczyta nam właśnie ten, bo on jest właśnie wystawiony na lewą stronę, natomiast jako starszy byte odczyta nam ten byte. Odwrotnie jak w Little Endianie, tu był młodszy, tutaj starszy, tak? A tutaj jest tutaj młodszy, a tutaj starszy bajt. Mam nadzieję, że teraz to jest dobrze wyjaśnione, o co mi chodziło w tym zapisie. Oczywiście pan Łukasz może się wciąż jeszcze na tym etapie tego poradnika ze mną nie zgadzać. Czy pan Puma, tam 8000, możecie się ze mną nie zgadzać. Ale żebyście to lepiej zrozumieli, obaj panowie, to pokażę wam inny sposób zapisu i reprezentacji liczb Little Endian i Big Endian, żeby to lepiej zrozumieć, zanim jeszcze zapuścimy sobie małe ćwiczonko na mikrokontrolerze. To jest ta właśnie kolejna zagadka, jakby przed rozwiązaniem zagadki z pierwszego poradnika, ale którą po drodze staramy się razem wspólnie rozwiązać, żebyście wiedzieli, o co kamam. Tutaj poproszę o małą sekundeczkę przerwy, zaraz wracam, hej. Już jestem, a więc lecimy dalej i szybciutko. Zobaczcie zatem, skopiuję taką pewien fajny sposób w ASCII rozpisany. Proszę bardzo, zobaczcie, bierzemy sobie liczbę, gdzie mamy te bajty ustawione właśnie w trybie fizycznie, że starszy bajt to jest 0,2, młodszy bajt to jest 0,1. Ach, tylko tutaj mi się jednak to troszeczkę źle skopiowało, ale już to zaraz poprawimy, moi drodzy, tak żeby to wszystko ładnie tu miało miejsce, ręce i nogi miało, tak? I teraz zobaczcie, teoretycznie mamy liczbę w heksie 0x0201, 0x0201, kursor tu mi jest niepotrzebny, 0x0201 i teraz zobaczcie, pamięć RAM i adresy w pamięci RAM, adres jakiś 0, adres 1, czyli oczko wyżej. I zobaczcie, jeśli Little Endian umieścimy sobie po lewej stronie, to te bajty zostaną ułożone od tej strony po kolei, czyli najpierw 0,1, widzicie, od końca zostanie wzięty, później w następnym adresie pamięci zostanie włożony 0,2, tak? 0,2 w adresie 1, czyli w adresie wyżej. A więc racja jest, że w Little Endian będzie to fizycznie zapis taki. Fizycznie, mówię o fizycznym umieszczeniu w pamięci RAM. Na karcie pamięci SD, gdy będziecie odczytywali po I2C z czujników pewne dane, a tam sobie jakiś producent wymyśli zapis na przykład jakiejś wartości ADC 32-bitowej, że będzie w Big Endian, a nie w Little Endian. Zwracajcie na to uwagę, bo to się przyda w wielu różnych momentach, żeby sobie te, gdzie będziecie wiedzieli, kiedy te bajty, ich kolejność trzeba pozamieniać. Natomiast w trybie Big Endian, tak, bo tu powinienem sobie napisać, że to jest Little Endian, przepraszam, a tu sobie napiszmy, że to jest Big Endian. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica. I tutaj też te linie nie mogą się przecinać. Tu z kolei od lewej strony 0,2 wartość umieszczamy sobie tu po tej linii pod adresem zerowym, czyli mamy 0,2. Kolejną liczbę umieszczamy tutaj i mamy 0,1, widzicie? A więc tutaj mamy tak, 0,1 w Little Endian, 0,2 po kolei umieszczone w pamięci. W Big Endian będzie to odwrotnie, 0,2, 0,1. Dlatego gdybyśmy
To jest istotne teraz dla tej zagadki z pierwszego ćwiczenia. Gdybym w tych tablicach zamienił kolejność bajtów, to byłby całkiem inny wynik, słuchajcie, szczególnie z tym wskaźnikiem pierwszym. I tutaj właśnie kłania się wyższość testowania tego wszystkiego bezpośrednio na mikrokontrolerze, a nie kurna jakiejś zabawy, już w poprzednim poradniku mówiłem, a nie jakiejś zabawy na online'owych kompilatorach, a teraz widzę, że jeszcze ludzie mają pomysły na takich właśnie kalkulatorach, gdzie widzą jakiś zapis RAW i wydaje mi się, że to jest zapis z pamięci RAM. No nie, no bzdura, nie jest tak. Tak to jest, jak tu pokazuję, bardzo prosty, znany sposób, w necie go znajdziecie w setkach tysięcy opisów, tutaj się nie można pomylić. Chociaż mówię, jak mi ktoś zwróci uwagę, to ja mam dużo pokory do siebie, jak się nagrywa coś na żywo, to się można walnąć, dziabnąć i tak dalej. Ale tutaj, no się nie dziabnąłem, nie walnąłem i tak to jest. Oczywiście ktoś powie, no dobra, a gdyby była jakaś większa liczba, no to weźmy sobie liczbę, słuchajcie, weźmy sobie liczbę taką, dużą jakąś, 32-bitową, 0x i weźmy sobie po kolei bajty w heksie 04, 03, 02, 01. Jak ją rozpisać w takim przypadku? Proszę bardzo, słuchajcie, nie ma najmniejszego problemu. Tutaj też sobie przesuniemy troszeczkę i zobaczcie, tak samo będzie rozpisana. W trybie Little Endian, który jest z lewej strony, L lewa strona, tak możemy powiedzieć, B to nie jest prawa, no dobra, ale L to lewa strona. I zobaczcie, i po kolei nam się pod adresem 0 umieści wartość 001 tutaj, prawda? Potem dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. W Big Endian zapisane by te bajty były, czy przesyłane z czujnika jakiegoś, czy gdzieś na karcie pamięci, zapisane byłyby odwrotnie. Przy czym nikt was, jeśli nie doczytacie dokumentacji, na przykład do headera pliku WAV, i nie zobaczycie, że one tam są, te liczby trzymane w takim polu jako Big Endian, no to będziecie mieli problem, bo będziecie próbowali do AVR-a wczytywać po kolei 4 bajty, a on będzie wam pokazywał nie tą wartość. To właśnie o to mi chodziło, że gdybyśmy fizycznie w pamięć wpisali taką wartość 0201 na AVR-ze, to wtedy nam się pokaże liczba 258, słuchajcie, tak? Ona w Big Endian, w systemie Big Endianowym, jakimś kompilatorze, który byłby pracował na Big Endianach, by się pokazała, gdybyśmy to potrzebowali zrobić, jako 512, 513, ale ponieważ my pracujemy na AVR-ach, to dlatego mówiłem, że wyjdzie nam tutaj 258 w Big Endian. To się ma trochę inaczej do tego zapisu A i B, B i A, bo tu jest tylko zamiana po prostu bajtów w trybie RAW, ale to nie ma nic wspólnego, broń Boże, z zapisem w pamięci do jasnej ciasnej. I teraz, jeśli pan Łukasz, prawda, jak tutaj miał pan Łukasz na imię, Łukasz i Łukasz Czekaj, przynajmniej taką ksywkę ma, Łukasz Czekaj, szeryf, twierdzi, że to było źle, no to proszę bardzo, przejdźmy do prostego ćwiczenia i spróbujmy sobie wyświetlić takie dwie liczby, tak, na mikrokontrolerze AVR. No kurka wodna, jak się bierze wskaźnik na pierwszy element tablicy, to nie ma siły. Weźmiemy wskaźnik albo tutaj, w tej liczbie, na ten element i wtedy zobaczymy, albo 01 dla liczby 513, albo 02 dla liczby 258. Zobaczymy, no. Słuchajcie, mikrokontroler krzem prawdę ci powie, tak? Tak samo możemy sobie sprawdzić z tym. A zatem mała jeszcze sekundeczka przerwy. Przygotuję już tu ładny kodzik, żebyśmy nie tracili czasu i napisali sobie szybko, sprawdzili zaraz w drugiej kamerze. Umieścimy sobie zestaw ATB z wyświetlaczem LCD. Wiadomo, ma być szybko i wygodnie, czyli działanie na procku, a nie lizanie cukierka papierku, słuchajcie, i udawanie, że jest smaczny, czyli działanie na jakichś online'owych kompilatorach, działanie na jakichś kalkulatorach, gdzie sami nie rozumiecie dokładnie, o co tam chodzi. Co niektóre osoby oczywiście. Ale bardzo szanuję pytania, a nie takie stwierdzenia, że ja tutaj gdzieś nawaliłem, powaliłem i że w ogóle źle mówię. Nie o to chodzi, że tylko ja mam rację, ale no już trochę zęby na tym zjadłem, aczkolwiek mówię, no żachnąłem się i mówię, zobaczę, bo mam dużo pokory do siebie, jeśli będzie źle, to oczywiście też przyjdę tutaj po skasowaniu poradnika i odszczekam to pod stołem, no ale okazało się, że nie popełniłem błędu, za to chciałem to doprecyzować, z tego wyjdzie przez to o wiele dłuższy poradnik niż ta poprzednia wersja, nazwijmy ją déjà vu. Warto obejrzeć. Zatem sekundka przerwy jeszcze i już sprawdzamy to na żywo, tu już pan Łukasz, Czekaj, szeryf, będzie mógł chyba na 100% dowiedzieć się, jak to jest i na drugi raz nie opowiadać takich rzeczy, ok? Chwila przerwy, na razie. Już jestem, przechodzimy do ćwiczeń praktycznych.
Czyli do tego, czego nie lubią niektóre osoby i uważają, że wolą się posługiwać. Ja to jestem. I potem oczywiście nie mówcie mi, że ja nienawidzę debagerów, czy jak tam z ich je zwał, że ja nienawidzę kompilatorów online, że ja nienawidzę konwerterów online, bo to jest bzdura, słuchajcie, wszystko jest dla ludzi, tylko no, czasem lepiej najpierw poznać proste metody, a potem dopiero zająć się tymi bardziej skomplikowanymi, szczególnie jak wchodzimy, zaczynamy w tym świecie swoją zabawę i tak dalej. Dobrze, żeby już nie marudzić, spójrzcie moi kochani, a teraz przełączę się na widok z zestawem ATB, gdzie na wyświetlaczu LCD będziemy chcieli sobie zobrazować to nasze ćwiczenie z tą właśnie liczbą Little Endian czy Big Endian, żeby ją tu jakoś przedstawić, tak? No to spójrzcie, inkluduję sobie potrzebne pliki nagłówkowe i teraz tak, uwaga, powołuję zmienną Z. Zmienna jest typu UINT16T i ładujemy do niej liczbę na sztywno 513. Powołujemy sobie zmienną wskaźnikową o nazwie ZPTR, Z-Pointer z gwiazdką. Robimy ładne rzutowanko, pobieramy adres i ładujemy to na zmienną Z. Po co? Po to, żeby można było sobie wyświetlić oddzielnie każdy bajt, tak? Czyli uwaga, żeby sobie wyświetlić to co jest pod adresem, no niekoniecznie 0, to może być tam jakiś adres, numerek jest nieważny, ale pierwszy adres i drugi adres. I teraz, jeśli Kardaś nie ma racji, no to w pamięci RAM będzie według pana Łukasza najpierw 0,2, tak? Tak jak to było w tym trybie RAW, zobaczcie, tu się przełączymy, tryb Little Endian, RAW, według tego RAW pana Łukasza, dlatego on tu tak rozumiał, że powinno być 0,2, a Kardaś tu mówi, że powinno być 0,1. No, na razie nieważne, zaczyna się mecz, sprawdzamy kto wygra. No, trochę żartuję oczywiście, żeby zrozumieć to. Warto jest to zrozumieć. Skoro skasowaliśmy wyświetlacz, to zróbmy sobie LCD hex, żeby wyświetlić liczbę hex. I co sobie możemy podać jako hex? Uwaga! ZPTR od 0. Tak? Albo ZPT, albo po prostu ZPTR. Przepraszam, ale oczywiście gwiazdeczkę trzeba postawić wtedy, jak bez indeksów, to ZPTR. Czyli chcemy dowiedzieć się, jaka liczba jest w pierwszym elemencie tablicy, bo z tej liczby zrobiliśmy tablicę. O tym jeszcze będę mówił w kolejnych poradnikach, tam o kameleonach, takie tam sprawy, ale w ZPTR, tak? Uwaga, no to żeby nie było, to może sobie zróbmy tutaj jakąś spację przerwy. LCD, STR. Spacja przerwy, powiedzmy, średnik i tutaj sobie dajmy drugi element tej tablicy, czyli drugą część tego naszego bajtu, ZPTR plus 1, tak? Czyli można powiedzieć, tu sobie zrobimy plus 0 i to będzie odpowiadało nam właśnie adres 0, adres 1. I teraz uwaga, jak w losowaniu do Totolotka, zobaczymy po kolei na wyświetlaczu LCD 1, 2, czy zobaczymy 2, 1, tak? A mówimy o AVR-ach. No to słuchajcie, Krzem prawdę nam powie. Build and upload, zaglądamy do drugiej kamery. Ta-dam! No i co? No i co zobaczyliśmy? Pierwszy element tablicy to jest jedynka. Drugi element tablicy to jest dwójka. Czyli krótko mówiąc, w trybie Little Endian, w tym wariancie, który podawałem w poprzedniej wersji poradnika, bajty są ułożone właśnie tak, 0,1, 0,2, a nie tak jak myślał pan Łukasz, czekaj, szeryf, że one są ułożone, bo tam było napisane RAW, to myślał, że to jest rozłożenie w pamięci. O tak, nie są rozłożone. Żeby się już ostatecznie i dobitnie o tym przekonać, to zamieńmy liczbę na 258, tak? Czyli próbujemy zrobić liczbę 250 i teraz zobaczmy, jak rozłożą się te bajty. Build and upload, zobaczcie, prosty kodzik, prosty no jest 2 i 1, jest odwrotny. No i co, wystarczy naprawdę prosty mikrokontroler, Atmega 8, Atmega jakaś tam stykóweczka, LCD, byle nie kabelki, żeby wam się nie... Zobaczcie, jak się ma zestaw ATB, to łatwo, szybko przeprowadzić, no kurczę, taki test to jest, no o tak, od ręki się strzela i mamy zrobione, nie uważacie? Proszę bardzo. No dobra, ale słuchajcie, mówiliśmy sobie też o tej liczbie takiej większej, fajnie to będzie wyglądało, więc, ale dobra, tą liczbę większą sobie zostawimy na kolejne poradniki, gdzie będę omawiał jakby kameleoniczność, słuchajcie, wskaźników, zobaczycie wtedy na czym to polega. Mam nadzieję, że teraz to się wyjaśniło,
dogłębnie i nawet pan Łukasz Czekaj już wie, że jednak ten kalkulator, o którym mówił, nie jest zły. Tylko że jego wartości RAW pokazują po prostu sposoby zapisu zamiany bajtów AB, BA, ale stosując cały czas taką samą terminologię, że młodszy bajt się stawia z prawej strony, a starszy z lewej strony. Dlatego była tam ta zamiana. A to nie oznaczało w ogóle zapisów pamięci RAM. Dlatego nie mam żadnych pretensji z jednej strony do pana Łukasza. Prośbę tylko może, żeby tak trochę, może nie to, że grzecznie, no ale trochę inaczej i tam zaczął inne jeszcze w innych tam miejscach tego poradnika namawiać wszystkich, że tu jest źle i tak dalej. No, po co takie coś robić? No po co? Nawet jak uważasz, że masz rację, to daj mi chociaż odpowiedzieć. Ja nie zdążyłem odpowiedzieć, a on zaczął klonować swoje odpowiedzi wszędzie tu, że jest źle i w ogóle kaszana i tak dalej. Nie jest żadna kaszana. Jest tak, jak mówiłem. Poradnik teraz jest dłuższy, ale mam nadzieję, że tym bardziej warty obejrzenia, bo słuchajcie, wplotłem w ten poradnik no taką praktykę i nawet dobrze, dodatkowe niezrozumienie, bo no, nawet nie myślałem, że ludzie sobie taką krzywdę robią takimi kalkulatorami i przez to tam nie rozumieją, jak to wszystko wygląda. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie cały czas, bo to jeszcze jesteśmy, jeszcze kręcę ten poradnik wciąż przed akcją na Polak Potrafi Multi e-book, gdzie będą właśnie książki w wydaniach elektronicznych. Może panie Łukaszu, zapraszam gorąco do tej akcji. Polecam, jak nie książkę papierową, która na dzień dzisiejszy ludzie, niektórzy mówią, że jest droga, a niektórzy, że jest warta każdej złotówki. Ja tego nie oceniam, każdy niech się przekona sam. Ale tutaj na akcji Polak Potrafi będzie naprawdę super cena za e-booka, wersję elektroniczną, a tam wyjaśniam wskaźniki na przykładach pamięci i mi się wydaje, panie Łukaszu, że o wiele lepiej uda się zrozumieć nawet te wskaźniki, jak one działają, skąd się co bierze w tym Little Big Endiany, a może i wiele innych rzeczy się dodatkowo wyjaśni, szczególnie po całym tym cyklu poradników ćwiczenia z Blue Bookiem. Proszę zobaczyć, jaka to jest fajne, jakie to jest fajne źródło wiedzy. Z jednej strony książka, z drugiej strony materiały do książki, tylko że materiały typu kody źródłowe są do książki zwykle papierowej. Na Polaku Potrafi, panie Łukasz, będziesz mógł dostać również do e-booka, bo to jest jedyna taka okazja, żeby z e-bookiem zakupić, a jednocześnie e-book za niską cenę, więc wydaje mi się, że warto, polecam gorąco. Jeśli podobał się ten poradnik Deja Vu w kolejnej wersji, dajcie jednak ponownie łapki w górę, nawet jeśli już oglądaliście, to mam nadzieję, że obejrzeliście to starcie jeszcze raz, bo warto, no to myślę, że jeszcze bardziej udało mi się doprecyzować Little i Big Endiany i rozmieszczenie tego w pamięci. Teraz to już nie może być tak, że ktoś nie zrozumiał, o co chodzi. A więc łapki w górę, zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczki o powiadomieniach. Ja wiem, że tam niektórzy, jak kolega Marek, piszą, że już tych powiadomień to już ciągle mu pika, on nie zdąża wszystkiego oglądać, ja to rozumiem. Ale jednak warto mieć te powiadomienia, żeby wiedzieć, że coś się dzieje. Czasami staram się teraz robić krótsze poradniki. No niestety, przez kolegę Łukasza zrobiłem dłuższy. To nie moja wina, to przez kolegę Łukasza. Żartobliwie, panie Łukasz, pozdrawiam serdecznie. Życzę nie tylko tobie, ale wszystkim szczęśliwego nowego roku. Pomimo, że już jesteśmy w nowym roku. Zapraszam do akcji na Polak Potrafi. To by było na tyle. Hej!